Zapraszamy serdecznie. Brawo! Wielkie brawa, dopingujemy gospodarza. Zapraszamy serdecznie, życzymy powodzenia, dajemy sygnał do startu, panie Andrzeju, i jedziemy. Najważniejsze, że nie mamy żadnych usterek technicznych, wszystkie fotokomórki działają, pan sędzia mówi, że musi być dobrze, bo to nie może być, żeby się coś wydarzyło na tak pięknej imprezie. Andrzej Benedyciński rozpoczyna dynamicznie, czuję, że mu po piętach deszczący puchar złapa się, i ten największy, bo to przecież on to organizuje, nieładnie wybuchł, jakby się tutaj gdzieś tam źle znalazł na dalekim miejscu. No ale ambicje ma zawsze dosyć wysokie, proszę spojrzeć, w jakim wielkim tempie bierze te wszystkie przeszkody. Konie idą w galopie albo w kłusie, co może to robi, żeby dynamiczny przejazd był. Jak na razie przejazd jest bezbłędny. No wielka rywalizacja, trzymamy kciuki zarówno za poprzednią załogę, która ukończyła, zobaczymy, komu to się lepiej w tym sporcie powiedzie. Za chwilę będziemy wszystko wiedzieli. Siódma przeszkoda przejechana, prawidłowo ósma, również dziewiąta w pięknym tempie, wspaniałym, dużym tempie, i mamy dziesiątą przeszkodę przejechaną, i teraz poszły jedenasta, również czysto. Zawodnik zbliża się do slalomu 12 przeszkody, która jest wieloszlonowa. Konie rozpędzają się, zbierają się do galopu. Widać dynamikę, widać przyspieszenie, widać ochotę do walki zarówno prowadzącego, jak i zawodniczki. Brawo, brawo, wielkie brawo. 13 przeszkoda. Tutaj stały element. Mam nadzieję, że tutaj pan Andrzej sobie poradzi prawidłowo, bez kłopotów. Konie aż się cieszą, żeby iść do przodu. Potrzeba tylko dopingu zarówno od zawodnika, jak i od publiczności. Wielkie brawa i mamy już przejechany ten człon drugi. Zawodnik w galopie idzie na 14 przeszkodę, zrobi bardzo dynamiczny nawrót w lewa wolta i na 15 przeszkodzie będzie kończył ostatnią przeszkodę, czyli ten szybki, dynamiczny przejazd. I tylko żeby nam sprzętu nie popsuł, to będzie wszystko przepięknie. Brawo, zakończył przejazd i podajemy czas. Minuta 57.